Cześć, tu Emil Dąbrowski i najciekawsze newsy z miasta. Zapraszam na nowy odcinek Wiadomości Szczecin. Zaczynamy! Koniec z samochodami na trawnikach i zastawionymi chodnikami. Porządkujemy parkowanie na Starym Mieście. Korzystanie z miejsc na Rynku Siennym i Nowym, na ulicach Kłodnej, Środowej, Siennej, Wielkiej Odrzańskiej, Opłotki i Osiek oraz w fragmencie Małej Odrzańskiej będzie płatne. Za pierwszy kwadrans zapłacimy zł 50, za każde kolejne 3 minuty po 30 groszy. Dotyczy to dni roboczych od godziny 8 do 17. Oczywiście parkować będzie można tylko w wyznaczonych miejscach. Co ważne dla mieszkańców okolicy, mogą oni wykupić abonament uprawniający do parkowania na Starym Mieście. Nowe zasady zaczną obowiązywać najpóźniej na początku stycznia. Strefa zamieszkania Stare Miasto funkcjonuje już w okolicach placu Orła Białego. Wszystko po to, aby historyczną część Szczecina uwolnić od nadmiaru samochodów, uporządkować parkowanie i zwiększyć dostępność miejsc, a w efekcie stworzyć przestrzeń atrakcyjną i przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Czytajcie więcej na stronie Wiadomości Szczecin.eu. Wybraliście już swoje ulubione pomysły na nowe działania w Szczecinie? Jeśli nie, to macie czas do 7 grudnia. Wtedy kończy się głosowanie w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W SBO możemy wziąć udział elektronicznie na sbo.szczecin.eu albo tradycyjnie. Drukujemy formularz, wypełniamy i przynosimy lub wysyłamy do Urzędu Miasta. Okazja, aby wesprzeć najciekawsze naszym zdaniem projekty, będzie też w wybrane dni podczas Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz w Budżetobusie. A wybierać spośród ponad 100 propozycji może każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od miejsca zameldowania oraz wieku. Takie inwestycje zawsze cieszą. Kamienica przy ulicy Bolesława Śmiałego 35 ma odnowioną elewację wraz ze zdobieniami i balkony. Remont sfinansowała i wykonała wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez szczecińskie TBS. A co najważniejsze, to jeszcze nie koniec. Czas na odnowienie kamienicy znajdującej się vis-a-vis tej właśnie wyremontowanej. Będzie nowa elewacja i dach. Czytajmy o tym na stbs.pl. Zimo, czy Ty do nas przyjdziesz w tym roku? Jeśli tak, to wiedz, że Szczecin jest na Ciebie gotowy. Akcją Zima objętych jest 750 km dróg. Umowy na zimowe oczyszczanie ulic, placów, pętli autobusowych, skwerów i chodników też zostały podpisane, co oznacza, że w gotowości zawsze jest ponad 30 różnych wozów, 6000 ton soli oraz 586 ton piachu. Umowy gwarantują, że w przypadku opadów śniegu lub gołoledzi główne ciągi komunikacyjne będą przejezdne maksymalnie w ciągu 4 godzin. Poczytajcie o akcji Zima i gotowości do niej na stronie Wiadomości Szczecin.eu. Ale zima to przecież nie tylko ewentualne problemy na drogach, ale też nieco przyjemniejsze sprawy, takie jak Jarmark Bożonarodzeniowy. Od 3 grudnia będzie w Alei Kwiatowej, na placach Adamowicza i Lotników oraz na Deptaku Bogusława. To tu znajdziemy świąteczne przysmaki, jarmarkowe dekoracje, koncert, przedstawienia, a nawet elfy. Będzie też okazja, aby kupić prezenty, które za kilka tygodni wasi bliscy znajdą pod choinką. W końcu rzemieślnicze wyroby zdecydowanie są na topie. I jeszcze jeden zimowy temat – łyżwy. Od 3 grudnia wpadajcie na lodowisko przy Netto Arenie. Pierwszy weekend to będzie nie tylko okazja, aby pojeździć, ale też aby wziąć udział w hucznym otwarciu. W dzień animacja i konkursa, wieczorami dyskoteka na lodzie. Będzie się działo. Lodowisko przy Schafera będzie otwarte każdego dnia tygodnia. Na jego terenie jest oczywiście wypożyczalnia łyżew, serwis oraz miejsca, aby zjeść albo napić się czegoś ciepłego. Do zobaczenia na tafli. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Wiadomości Szczecin. Jesteśmy też na stronie internetowej, na Facebooku i w aplikacji. Dobrego tygodnia. Cześć!